undercover at the prison. As you know, it's an enemy base. There's no time for the silent approach. Assault the base, secure the target, and get out of there. The target is our agent from the intel team. To say he's a critical VIP would be a massive understatement. Siemka, tutaj Berlin, witajcie w kolejnym Let's Play z Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Tym razem robimy kolejnego side-opa, w którym musimy odbić naszego agenta z obozu Omega. To zupełnie inna misja niż wszystkie, które widzieliście do tej pory, bo opiera się na tym, żeby siać jak największy zamęt, jak największy chaos. I to jest wspaniałe. Uwielbiam tę misję, tylko marzę o tym, żeby ta gra pojawiła się na PC-cie, żebym mógł tutaj spokojnie, porządnie celować. Okej. No giń. O, strasznie mi nie idzie. Grałem w to wczoraj, było dużo lepiej, nie wiem czemu. W każdym razie, musimy chwilę sobie postrzelać do tych wszystkich chłopków, a potem dostaniemy w łapy granatnik i będziemy niszczyć jeszcze więcej, jeszcze lepiej, aż w końcu znajdziemy naszego człowieka i będziemy musieli zejść na ziemię i go odbić, znaczy go uratować. Zobaczycie zresztą sami. Tutaj jest jakiś błąd, nie wiem dlaczego, ale beczka, w którą można strzelić, pojawia się za późno. Tutaj powinna być beczka, która pozwala zniszczyć te wszystkie rzeczy. Albo pomyliło mi się z inną lokacją, ale nie wydaje mi się. Przynajmniej wczoraj była beczka. I jak ostatnio grałem też, ale... Okej. Tutaj zaraz już zobaczymy naszego człowieka. Jedzie. To jest on. Teraz na chwilę się zatrzymamy. Bazooka. Dobra, mam granatnik. Jest wesoło. No chodź. Jej. Dobra, i to jest fajne. No jedź, chłopaku, jedź. On będzie jechał teraz w stronę bazy. Tam spotkamy się z dosyć niemiłą rzeczą, ale na szczęście... Tam jest problem generalnie. Jeżeli nie zauważy się jednej rzeczy, to można mieć ogromny problem z przejściem tego fragmentu. Ale potem, jak już wie czego szukać, to nie jest tak trudno. Boom. Piękne. Nie spodziewałem się takiej misji po tej grze, ale bardzo fajnie wyszła. Naprawdę z miłą odmianą tego ciągłego skradania się i bycia niewidzialnym. Tutaj zostawię sobie tą beczkę na wszelki wypadek. Będzie jechał na nas. Okej, udało się. Uwielbiam takie rzeczy, to jest wspaniałe. Jej. Wow, bazooka. Trafiaj. Okej. Tego trzeba się pozbyć. Dobra.
Tego nie dało się uniknąć. Koleś z bazuką rozwalił mu samochód. Musimy zejść na... Zaraz będziemy musieli zejść na ziemię, żeby zobaczyć, czy chłopak przeżył. I wtedy też zacznie się dosyć trudna rzecz. Właśnie ta trudna rzecz, o której mówiłem, że jeżeli nie wie się czego szukać, to, to może mieć problem. Jeszcze chyba tylko ty. Nie, jeszcze kolejny z tej strony. Teraz chyba bardziej przyda mi się pistolet. Albo nie. Przepięknie. Okej. I teraz schodzimy, żeby odebrać naszego człowieka. Nie pokażę wam jeszcze chyba, kto to jest, ale już możecie się domyślać. W każdym razie najpierw schowamy jego ciało. Znaczy najpierw, nie ciało, najpierw schowamy go tutaj, żeby był w miarę bezpieczny. Nie chcemy przegrać misji przez to, że coś mu się stanie. Bierzemy bazukę. Wyrzutnie rakiet, sorry, za tą bazukę. Bierzemy wyrzutnie rakiet i pozbywamy się tego czegoś. To jest bardzo niebezpieczne. No, przeładuj. Dobra. I teraz chyba... Teraz będą jeszcze normalni wrogowie do pokonania. Na szczęście wciąż możemy bawić się bazuką. Siema. Okej, teraz bierzemy chłopaka na plecy, lecimy do... biegniemy do helikoptera i wylatujemy stąd. I tam jeszcze czeka nas kolejna fajna rzecz. Dobra. Teraz mamy nieograniczoną amunicję w wyrzutni rakiet. Co jest bardzo przydatne, bardzo fajne. Ajajaj. Tym bardziej, że teraz czekają nas helikoptery. Czekaj, czy się uda. Jęknę. Dobra, coś się zająć tym czymś. Zaraz będziemy mieć bez głowy. No okej.
no, no, szybko, szybko przeładuj. Okej. No i to koniec misji. Koniec drugiego side-opa, których jest łącznie 4 plus 1 ukryty. I zobaczcie, kogo uratowaliśmy. What took you so long?